zboczone miniaturki. Czyli chodzi mi o zagraniczne miniaturki z przykładowo Minecrafta. Ostatnio po tym, jak było głośno o tym, że polscy Minecraftowi youtuberzy robili nieodpowiednie miniaturki do widowni, zauważyłem, że za granicą jest o wiele gorzej. Przykładowo wchodząc w zakładkę gry na YouTube, możecie zauważyć transmisję na żywo. Są tam mega zboczone miniaturki i trochę nie rozumiem, dlaczego YouTube na to pozwala. Jako pierwszy live pojawiło mi się, jak skin Alex wystawia wielki tyłek w stronę Steve'a, który ma otwartą buzię i wielkie oczy. Oczywiście jest tego wiele więcej i są na przykład dwa skiny minecraftowe, które dotykają się tyłkami. Jest to według mnie mega nieodpowiednie, aby docierać do dzieci właśnie w taki sposób. Tam, ja nie narzekam.